Poglądy wprawdzie, jakich głosi się pan trudzi, nie nadają się wszakże dla uczciwych ludzi. Mą szczerość otwartą niech mi pan wybaczy, ale co w myśli, to w mowie, nie umiem inaczej. Pan Dartnik w oczach babci bardzo jest szczęśliwy. Bo jest zacnym człowiekiem, godnym czci prawdziwej. Jak to? Więc ja mam znosić, aby ktoś bez sromu do wszystkiego się wtrącał, rządził w tym domu. Gdyby słuchać, co prawie on nam tutaj co dnia, co bądź czyni wszędzie tkwi, a to jest zbrodnia, bo ten kredyt tylko kredyt rządzi i rządzi. I dobrze osądzone jest, co ono sądzi. Do nieba chce was zawieść, odciągał złego. I słusznie, syn mój, wszczepie wam miłość do niego. Przed panią on świętego udaje, niby to, a mogłabym przysiąc jest czystym hipokrytą. Dobrze, ale czemu zwłaszcza od jakiegoś czasu każdy gość jest przyczyną takiego hałasu? Gdzie w tym obrazie nie bez cokolwiek wyczyta, że jakiś godny człowiek czasem w dom zawita? Co do mnie, nie dam głowy, mówiąc między nami, czy ono panią nie jest zazdrosny czasami? Patrzcie, co za gęba was panny! Nie on jeden potężnie ten zgębiał stanny. Te wizyty, ci szumni panowie i damy, karety przejdzie całe stojące w bramie. Ta lokaj nadmiernie zwiękliwa czereda, to przed okiem sąsiadów utaić się nie da. Chcę wierzyć, że nic złego pod tym się nie skrywa, lecz po cóż ma więc sprawę i plotka złośliwa? Czekam na górze na jego przybycie. Ja tu zostanę. Nie mam czasu do zabawy, a muszę z nim omówić pewne ważne sprawy. A, to ty. Jak się masz? Cieszę się, że cię widzę z powrotem. Cóż mnie masz o zasiewach? Czy na wsi czas ci zeszedł mile? Dorino! Mój szwagierku, wstrzymaj się na chwilę. Czy pozwolisz, bym przedtem przez minutkę mało wypytał tej dziewczyny, co się w domu działo? No niech się mi pan na nowinę opowie. Przez te dwa dni, co słyszę, czy wszyscy tu zdrowi? Przedwczoraj pani bardzo była chora. Gorączka ją dręczyła silna do wieczora. A Tartif? Tartif? O, bez żadnej odmiany. Zawsze smuchniutko buział, czerstwy i rumiany. Biedaczek. Wieczór pani bardzo sił opadła. Podzeszła do kolacji, nic zgoła nie zjadła. Na pół głowy się strasznie wskarżała przy tem. A Tartif? Tartif! Jakże się pani czuje po krótkiej niemocy? Dziękuję, już wybornie spałam dzisiaj w nocy. Modlitwy moje pewno nie mają tej siły, bym mniemał, iż to one cud ten wyprosiły. Lecz wszystkie jedno mają życzenie na celu, to jest oglądać cię w zdrowiu i weselu. Chcę poufnie przedstawić panu, o co chodzi. I cieszę się, że tutaj nikt nam nie przeszkodzi. Ja również szczęśliwy, że choć
chwilę małą, słodkim sam na sam z tobą. Zyskać się udało, z dawna o nią błagałem niebioski. Dlatego znów się dotąd modli o sposobność. Liczę, że w tej rozmowie szczerze jak na dłoni całe swe serce pan mi z ufnością odsłoni. Ja też pragnienie w tym kładę najgorętsze. Chcę przed panią otworzyć duszy mojej wnętrze i przysiąc ci, że jeśli krzywym okiem patrzył na tłum gości znęcony tu twoim urokiem, to powód nie tkwił w chęci dla cię nieżyczliwy, lecz przychylności płomień, nazbyt żywy, z czystych uczuć zrodzony. I ja też zarówno wierzę, iż me zbawienie troską pana główną. O tak, zapewne. Czyż nie wiesz pani, ja... Do... Zanadto pan ściska. A to szczery przyjaźń. To cierpienie. Jaką dla mnie męką? Gdzie pan tu z tą ręką? A ty właź pod stół i schowaj się pod nim, cichutko. Jak? Dobra kryjówka jest najważniejsza. Ale czemu pod stołem? Cóż, o to mniejsza. Mam swój plan, a czy dobry przekonasz się z czasem? No, chodź już raz, patrz, wyjść kałasem, żadnym wiązu będzie nie zdradził swej roli. Na cóż cierpliwość moja jeszcze nie zezwoli, lecz chcę ci dać sposobność, byś zarzuty swoje... Nie mam iść, te życzenie w pełni zaspokoję. Bądź to bądź, dość drażliwa jest ta sprawa cała. Nie gorsz ci więc, gdy będę w wyczynach być śmiała. Co bądź, bym rzekła wszystko, niech mi będzie wolno. Wszak jedynie rozkazą twym jestem powolną. I gdy się twa naiwność wreszcie zaspokoi, twoją rzeczą będzie oszczędzać żony swojej. O ciebie chodzi tutaj, czyń wedle swej woli. Idź! Na cóż cierpliwość jeszcze moja nie zezwoli? Już nadchodzi teraz na mnie kolej. Wyraźniejszy powód piewania mego. I nie zaszczepi w duszy tej wiary niezmiennej, twej przychylności skarb tak bardzo cenny. Jak to? Tak się to szybko kroczyć ci przystało? Wszystkie uczuć do wody najsłodsze masz zamiast, dopóki rzeź nie dojdzie do ostatnich granic? Ja światom przejdę, że powiem bez okrutki. Patrz, wyznania tego nie skutki. I każde zaklęcie z niewiarą się spotka, póki jej nie pokona. Rzeczywistość słodka. Mój Boże, miłość Państwa! Ma słuszność, braci. Spieszmy zatem wśród wesela wielbić tego, co łaski nam dziś swe rozdziela.